Cześć moi kochani, jestem Dominika i zapraszam Was na mojego pierwszego vloga. Także słuchajcie, ja każdą sobotę praktycznie rozpoczynam od porannej rutyny, czyli wiecie, kąpiel, taki typowy chill out. Zrobiłam Wam przebitki, nie wiem jak Wy, ale ja używam Fora od bardzo, bardzo dawna. Nie jest to absolutnie żadna współpraca, ale jest to naprawdę moim zdaniem fajne zabiegi do zrobienia w domu. Też słuchajcie, ja tak zaczynam swoją sobotę. Jestem już praktycznie ubrana. Mam na sobie jeszcze mój taki, wiecie, domowego pluszaka. Tylko i wyłącznie dlatego, że ja nie wiem jak Wy, czuję już ten jesienny klimat. W tle już odpalony kominek. Ja mam na sobie podkład, korektor i zrobione brwi. I słuchajcie, w moim przypadku mój makijaż absolutnie nie jest skomplikowany. Kocham basicowe makijaże, rozświetlony kącik oka. Sami zresztą ocencie. Ja, jeżeli chodzi o podkład, używam Double Wear'a. Na miesiące typowo jesienno-zimowe sprawdza mi się najlepiej. Na wczesną wiosnę też, natomiast jeżeli chodzi o miesiące letnie, no to jest to Dior Forever Skin. Jako, słuchajcie, korektor używam Benefit, ten taki ołówek. Fajnie mi tu zakrywa cienie, jeżeli jakieś są, i w sumie używam korektora tylko na okolice pod oczami. Słuchajcie, jeżeli chodzi o brwi, bardzo szybka sprawa, dlatego że używam dwóch produktów również z Benefitu i jest to ten setter i jest to Gimme Brow. Nie pamiętam kolorku, bo już mi się starł, muszę go po prostu kupić. Uwielbiam te miniatury, dlatego że dosyć sporo jeździmy, ale minus jest taki, że bardzo szybko się ścierają i nie jestem w stanie po prostu odczytać potem koloru. Także dzisiaj wyruszymy, słuchajcie, na miasto. Chciałabym kupić perfumy, które mi się skończyły, czyli na pewno wpadniemy do Jo Malone oraz do Flanelsa. Otworzyli u nas, słuchajcie, w Liverpool Flanels sklep i nie powiem, że jest to bardzo fajna sprawa, dlatego że do niedawna był u nas Debenhams. Niestety Debenhams został zamknięty, czyli na dobrą sprawę nie mamy dostępu do takich, wiecie, fajniejszych marek. A jak wiadomo, Boots i Superdrug to nie mają tych wszystkich marek. Także tam dzisiaj na pewno się, słuchajcie, wybierzemy. A ja bym chciała szybko dokończyć makijaż, także zostańcie ze mną. Więc tak, jeżeli chodzi o makijaż, ostatnim moim, słuchajcie, ulubieńcem jest paleta od Natasha Denona. Ta taka bardzo błyszcząca i to jest Glam Face Palette i mój kolor to jest Light. Słuchajcie, moi drodzy, makijaż oka jest skończony. Naprawdę, słuchajcie, basicowy, co ja po prostu robię. Więc tak, tak jak wspominałam, paleta Natasha Denona, Glam Face w odcieniu Light. Po prostu, wiecie co, używam praktycznie wszystkich cieni. Ten na The Inner Corner, one są nawet opisane, czyli wewnętrzny kącik oka. Ten już używam do blendowania cieni od górnej tutaj powierzchni tutaj oka, ten używam na środek powieki i tym po prostu wykańczam zewnętrzny kącik, także tak to wygląda. W moim makijażu zawsze dodaję kreskę linerem. I słuchajcie, moje ostatnie odkrycie, myślę, że warto Wam o tym wspomnieć. Do niedawna nosiłam, słuchajcie, rzęsy. Rzęsy klasyczne, zazwyczaj 1:1. Ale wiecie, pracuję dużo przy komputerze i jakby nie patrzeć, w okularach nie ma problemu, ale noszę czasami soczewki. Jakby nie patrzeć, jak mam te rzęsy, jest mi bardzo ciężko te soczewki założyć. A co więcej, zauważyłam, że przesuszają mi się oczy w rzęsach i w soczewkach znacznie szybciej. Nie wiem, od czego to zależy, ale czasami mnie to, nie ukrywam, męczy. No więc, jak postanowiłam zdjąć, wiecie, rzęsy, no to jest szok, bo nagle tych rzęs nie ma i po prostu wydała mi się moja powieka dosłownie łysa. Ale szukałam bardzo wielu, słuchajcie, tuszów do rzęs. I nie wiem, czy jeszcze mam tutaj taki jeden, chyba go nie mam.
Słuchajcie, miałam fajną próbkę do kremu Chanel. Myślałam, że wiecie, Chanel, no to będzie spoko tusz. Nie, wszystkie, oczywiście próbowałam tych małych testerów. Wszystkie próbki z tuszów Chanel, które próbowałam, niestety zostawiały mi straszne grudy na rzęsach. Niestety, strasznie mi te rzęsy sklejały, wyglądały to strasznie niechlujnie, a przede wszystkim, czego nienawidzę w tuszach, to to, że odbija mi się strasznie panda. O dziwo, pudruję tą okolicę, moja skóra nie jest przetłuszczająca się, a o dziwo, tusze mi się niestety odklepywały. Potem drugim tuszem, który próbowałam, to jest Max Factor Masterpiece i zrobiłam błąd, ponieważ do tej pory używałam standardowej wersji, nie wodoodpornej. Pomyślałam, a kupię wodoodporną. Masakra. Formuła kompletnie różni się od standardowej wersji i nie polecam. No niestety nie polecam, tworzy straszne grudy na rzęsach. Trzymam go jeszcze, bo czasami zdarza się, że jak otworzymy ten tusz, to po miesiącu ta formuła się zagęszcza i jest lepiej. Niestety jak na razie jest bardzo, bardzo kiepsko. Ostatnio też robiłam zakupy w Estée Lauder, właśnie dlatego, że potrzebowałam otącie mniejszego podkładu, plus potrzebowałam sypkiego pudru. Dostałam, słuchajcie, prezent w postaci próbki perfum, perfumy naprawdę sztos, plus właśnie maskarę. Słuchajcie, maskara jest świetna, pięknie wydłuża te rzęsy, fajnie, słuchajcie, rozdziela, jestem bardzo zadowolona, a co najważniejsze, kompletnie się nie odbija pod oczami, można płakać, można śmiać się, nic po prostu się, słuchajcie, nie dzieje. Także kocham ten tusz i to jest tusz z serii po prostu Double Wear. To jest, słuchajcie, wyostrzy mi się. Dajmy mu szansę. Ten właśnie, słuchajcie, tusz jest po prostu mega. Słuchajcie, musiałam już zdjąć mój szlafrok, dlatego że zrobiło mi się cieplej, więc tak, wykańczam makijaż pudrem sypkim, również ze Estée Lauder i to jest ten Double Wear Medium Soft Glow, świetne odkrycie, używałam wcześniej Hourglass sypkiego pudru, nie sprawdził mi się kompletnie, razem z Diorem kompletnie nie współpracowały, natomiast ze Estée Lauder tworzy straszną warstwę takiego grubego ciacha na twarzy. Także mi się nie sprawdził, słuchajcie, ale ten Estée Lauder jest świetny. W środku, słuchajcie, macie puszek. Ja go nie używam, jest on typowo dla mnie, dla ozdoby. Także tak, osypuję sobie, wiecie, delikatnie twarz. Naprawdę nie użyłam go jakoś mega, mega dużo. Więc po prostu nadmiar obsypuję tutaj. I takim ruchem wklepującym wklepuję sobie. Nie jestem, słuchajcie, żadną make-up artist. Tak w ogóle możecie mnie kojarzyć z vloga Sary, jak odwiedzała nas właśnie w Liverpool. Może właśnie trochę o mnie. Jakby nie patrzeć, mieszkam w tym mieście i mieszkam, słuchajcie, w tym mieście już od 8 lat. Także nie mogę ukrywać, że bardzo jestem związana z Wielką Brytanią i mam nadzieję, że trochę mnie poznacie, dlaczego, co i jak. Jakbyście chcieli, abym o tym opowiedziała w ogóle, jak się znalazłam w Wielkiej Brytanii, co tutaj robię, to dajcie mi znać. Wiecie, pracuję jak każdy człowiek, słuchajcie. Jeżeli chodzi o moje hobby, to bardzo lubię podróżować. Podróżuję razem z mężem, tu z mężem mieszkam. Czy, słuchajcie, planuję wracać do Polski, czy jestem związana z Polską? No wiecie, mieszkam tu 8 lat, oczywiście mam mojego tatę w Polsce, mam swoje rodzeństwo w Polsce, ale wiecie, no to już nie jest to samo. Słuchajcie, potem jak wklepałam sobie ten puder, dałam mu dosłownie 2 minuty, żeby się scalił razem z moim podkładem. Także jeżeli chodzi o bronzer,
Moje, słuchajcie, dwa ukochane to jest Hoola z Benefitu, ta standardowa oraz Dior. Dior jest w kolorze numer 5, Warm Bronze. Mega, kocham dwa produkty, Hoola używam typowo, jak jestem mega opalona na ten czas taki powakacyjny, gdzie już widzę, że ta opalenizna trochę schodzi, używam, słuchajcie, Diora. Natomiast jeżeli chodzi o rozświetlacz, to ta paleta jest świetna, dlatego że daje nam i rozświetlacz i daje nam jeszcze właśnie róż. Różu, słuchajcie, uczy się korzystać, ma on taką formułę kremową. Nie jestem do końca przekonana do takich produktów, natomiast sam róż ma piękny odcień, a rozświetlacz jest cudowny. Daje mi taki, wiecie co, delikatny glow. Ja nie lubię przesadzonego makijażu, tym bardziej, że to jest mój dzienniak, także mega mi się to, słuchajcie, sprawdza. Także nakładam ten bronzer. Słuchajcie, używam podglądu. Podkreślam sobie kości policzkowe. Pytałam Sary, jak to, wiecie, robić odpowiednio. Także poinstruowała mnie. Także mam nadzieję, że tego nie knocę. I tak, wiecie, tylko do podkreślenia. Lubię, jak mój makijaż podkreśla mi tą urodę. I tyle. Troszkę tutaj jeszcze moje kości. Tutaj żuchwa, szyja, tutaj trochę szczęka i wydaje mi się, że jest spoko. I słuchajcie, praktycznie mamy to. To jest mój dzienniak. Za chwilę nałożę jeszcze rozświetlacz. Widzę, że mój aparat łapie ostrość. Za chwilę nałożę właśnie jeszcze rozświetlacz tutaj nad bronzerem. Jako, słuchajcie, róż używam Narsa i jest to kolor orgazm. Ten róż dostałam właśnie od Sary, jest piękny. Na usta użyję, słuchajcie, Diora, typowy nudziak, kolor setka. I tyle, słuchajcie. Dzisiejsze moje perfumy to będzie Chance. Bardzo takie, wiecie, świeże, klasyczne, ale kojarzą mi się już z jesienią. I słuchajcie, tyle. Moje włosy są już takie przeschnięte, więc po prostu do wykończenia. Nic z nimi nie robiłam, one same mi, słuchajcie, wysychają. Jedyne, co robiłam rano, to jest odrost. Jedyne, co sobie za chwilę nałożę, to jest ten olejek marokański. Dosłownie, słuchajcie, kropla tak od końca mojej twarzy na tą długość w dół. Nakładam ten olejek. Dla mnie sprawdza się świetnie. Co 2 tygodnie, co 3 tygodnie używam też, słuchajcie, Biosilk. Też jedna kropelka. Czasami mieszam te dwa produkty. Byleby, słuchajcie, nie przesadzić, bo szczególnie tym jedwabiem można bardzo łatwo sobie przetłuścić włosy. Także nakładam te dwa produkty. Jeżeli chodzi o mój outfit, basic, kocham basiki, czyli woskowane, czarne rurki. To są bardziej takie jeginsy, sweterek, który, wiecie, typowa śmietanka, basicowy. Wydaje mi się, wiecie, fajny, typowy outfitik, wiecie, na shopping, nic jakiegoś, nie wiem, specjalnego, najlepiej odnajduje się w basicach. Słuchajcie, po centrum jedziemy zrobić zakupy, także, wiecie, będzie mi i wygodnie, i czuję się tak, tak spoczko. Tutaj stoi torebka, którą wezmę, także, słuchajcie, zmykam i zabieram Was ze sobą. Do zjedzenia sobie, słuchajcie, lunchu czy obiadu, a lubicie włoskie jedzenie,
Słuchajcie, Rudy's w Liverpool robi robotę. Mają świetną pizzę. To jest typowa taka pizzeria, pizza napolitańska. Napolitańska, tak? Wypiekana, słuchajcie, na miejscu, w piecu, ciasto jest wyśmienite, także bardzo serdecznie Wam polecam, świetne miejsce, typowo włoskie, fajny włoski klimat, także mega Wam polecam. Hejka kochani, jesteśmy właśnie w, powiedzmy, galerii, która nazywa się Liverpool One i są naprawdę mega fajne sklepy. Bardzo dużo się tu ogólnie pootwierało. Jest taka nowoczesna galeria, gdzie jednocześnie możecie sobie usiąść, wiecie, napić gorącej czekolady. Właśnie przez nią przechodzę, więc możecie zobaczyć, że jest to po prostu miejsce troszeczkę przypominające polskie galerie handlowe. Mega fajnie. Także tak to, słuchajcie, wygląda. To jest właśnie fajniejsza część Liverpoolu. O Liverpoolu są ogólnie różne zdania. Ja osobiście bardzo lubię tą część tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze jest spokojniejsza. Nie ma tutaj takiego przestrzału ludzi, ale to też ze względu na to, że są tu po prostu troszeczkę inne, niszowe sklepy. Także mamy tu i Teda, mamy Nespresso, mamy Joe Malone właśnie, mamy Reese, mamy Ralpha Laurena. Także fajna galeria, nawet po prostu się przejść, bo nie ma tutaj takiego tłoku. I super wygląda, naprawdę super wygląda. Coś zupełnie innego. A my powoli, właśnie minęłam tutaj nasz sklep docelowy. Chciałabym wejść do Joe Malone, perfumy. I pewnie pokażę Wam w domu, co kupiłam. Wracam do tego zapachu regularnie już od ponad roku, także na pewno Wam pokażę. A tutaj mamy, słuchajcie, słynny bazar Harvey Nichols. Też można tam kupić, wiecie, typowo takie topowe brandy kosmetyczne. Nie przepadam za tym sklepem, ale wiem, że niektórzy bardzo sobie chwalą. Także do zobaczenia za chwilę. Kochani, my jesteśmy już, słuchajcie, z powrotem w domku. Wskoczyłam w bluzę, bo powiem Wam szczerze, na mieście było dosyć zimno. Także, słuchajcie, wróciliśmy. Były straszne tłumy w Liverpool. No nie jest nic dziwnego, w soboty, w weekendy, no niestety jest naprawdę kiepsko. Słuchajcie, pokazałam Wam tam galerię, która nazywa się Liverpool One i to jest moja ukochana część centrum, dlatego że nie ma tam takich tłumów, tak jak Wam tłumaczyłam, są tam sklepy bardziej niszowe, więc po prostu jest tych ludzi mniej siłą rzeczy. Także słuchajcie, to po co pojechałam, właśnie w taki sposób, Joe Malone, to był po prostu mój top, po prostu co chciałam kupić. W międzyczasie, słuchajcie, skoczyłam jeszcze do Primarka i Lasha po, słuchajcie, kule do kąpieli. Jeżeli chodzi o Primarka, to mają świetne takie z drobinkami soli, bardzo mają zapach podobny do Lasha. Z Lasha oczywiście moje ulubione Rose Jam, także dosłownie po parę bomb. Mieliśmy jeszcze skoczyć, słuchajcie, do Nexta, do Marks & Spencer, ale niestety były tłumy, po prostu tłumy i za bardzo już to nas męczyło, także zdecydowaliśmy, że wrócimy do domu. Za chwilę pokażę Wam, rozpakujemy razem perfumy.
Mieliśmy jeszcze pojechać po zakupy, ale że jest, słuchajcie, godzina prawie 18, wyjechaliśmy o 15. Po prostu w tym momencie podejrzewam, sklep jest pełny i też tam są tłumy, nie ma sensu się pchać, więc zdecydowaliśmy, że po prostu ja pojadę rano na zakupy. A dzisiaj po prostu jeszcze wyjdziemy z naszym psiakiem i po prostu spędzimy jakoś fajny wieczór. Także robimy, słuchajcie, mały unboxing. Widzę, że mryga mi kamera. Widać, rozładowałam ją, mam nadzieję, że zdążę. Jak nie, to będę starała się po prostu ją podładować i jeszcze raz to zrobić. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, Jo Malone. Marka niszowa, jeżeli chodzi o perfumy. Nie pokusiłabym się o jakieś zapachy do domu, miałam świeczkę. Spoko, ale na przykład znacznie bardziej wolę właśnie Yankee Candle albo wolę Woodwick? One się nazywają Woodwick. Takie, wiecie, świeczki z drewnianymi knotami, które fajnie trzeszczą, imitując kominek. Więc zdecydowanie wolę tego typu. Mam również, wiecie co, naprawdę mega świeczki. Ostatnio właśnie piłam, słuchajcie, w Dignity Nightcie. DW Home. Wyostrz się. Właśnie ta. I słuchajcie, są świetne. Mega równo się wytapiają, przede wszystkim nie kopcą i są naprawdę świetne. Na pewno jak będę leciała do Polski, to spróbuję, słuchajcie, świeczek i wosków od Andjax. Bardzo chciałam je spróbować, więc na pewno złożę zamówienie. Ale okej, wracamy do Jo Malone, więc nie pokusiłabym się o jakieś świeczki, zapachy do domu, natomiast perfumy kocham. Są bardzo trwałe, przynajmniej na mnie, tak, bo każda skóra inaczej odpowiada. Ale słuchajcie, ja je bardzo lubię. Szczególnie mam dwa zapachy, które lubię. Drugiego, słuchajcie, ja zabijcie mnie, nie pamiętam. I to są moje perfumy. Widzę, że dostałam tutaj próbkę i ich jeszcze nie używałam. To jest angielska gruszka i frezja. Jestem bardzo zainteresowana frezją, ponieważ kocham frezję. To są moje ulubione kwiaty, słuchajcie. Wydaje mi się, że mogłam je już próbować. Ale zobaczymy. Niemniej jednak moje, słuchajcie, ukochane to są Poppy and Barley. Także kocham je, to są moje przekochane perfumy. O tak, słuchajcie, jedne z moich bardziej ulubionych. Jeżeli interesuje Was w ogóle temat perfum, mogę Wam naprawdę kilka fajnych polecić. Jeżeli chodzi o męskie, jeżeli chodzi o damskie, jak coś, to dajcie znać. Słuchajcie, kochani, musiałam zmienić miejscówkę, dlatego że aparat nie łapał mi ostrości. Podejrzewam, że po prostu już było troszeczkę za ciemno. Słuchajcie, to jest mój pierwszy vlog, dlatego mam nadzieję, że Wam się spodoba. Starałam się, wiecie, trochę pokazać, gdzie mieszkam, jak to wygląda, trochę opowiedzieć o sobie. Także słuchajcie, zapraszam Was do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania, jeżeli Wam się podoba. I to będzie, słuchajcie, na tyle. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Na pewno, słuchajcie, powiem Wam więcej o sobie. Ale chciałam, żebyście po prostu zapoznali się ze mną, z moim pierwszym vlogiem, jakby nie patrzeć. Także słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Nie mam pojęcia, ile minut będzie trwał ten vlog, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także bajo, cześć!